Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gwintowych Talii. Dzisiaj przed nami Harmonia, czyli archetyp, który dostał bardzo dużo miłości w ostatniej aktualizacji, ponieważ doszły dwie nowe karty z Harmonią, czyli Dana i Quarixis. I my te karty oczywiście wykorzystamy, gramy zewem Harmonii. No i teraz tak, jaki jest plan grania Harmonią? Otóż bardzo prosty, gramy Saskę w rundzie pierwszej, mamy też przeklęty zwój po to, żeby Saskę dobrać. Saska skraca nam karty, wyciąga jakieś tutaj silniczki typu obrońca, typu wiedźmin, typu drena piastunka albo te pozostałe rzeczy do Harmonii. No i rundę jakoś wygrywamy, a potem mamy scenariusz właśnie z pozostałymi kartami. Generalnie gramy scenariusz bez dowódcy, ponieważ chcemy dowódcę rzucić w momencie, w którym gramy Quarixisa, czyli gramy coś w stylu scenariusz, potem jakiś Anterion, potem Quarixis i potem dopiero dowódca. I mamy potem drugiego relikta jeszcze w postaci Dany, więc Quarixis potencjalnie stworzy nam dwa razy Lockfane. Oczywiście można by tutaj reliktów powrzucać więcej, ale tak z mojego doświadczenia to te dwa, czyli jeden z dowódcy i Dana, to jest w zupełności wystarczająco. I tyle. Problem natomiast w Harmonii jest taki, że jest stosunkowo mało kontroli. Dlatego, tak jak widzicie, mamy jedynie tutaj truciznę. No tutaj te losowe pingi, powiedzmy z Wiedźmina czy Straceńca, ale to tam jako kontrola nie ma co liczyć. A ja sobie wrzuciłem do deku wielki dąb po to właśnie, żeby troszkę kontroli było. No dąb ogólnie nie jest najlepszy do Harmonii, ale no wiecie, zawsze jakaś kontrola to bardzo przyjemnie. Ja tutaj wyrzuciłem wodę Brokilonu, no bo, no wiecie, no można by grać wodę Brokilonu, ale wtedy deczek jest taki bardziej pasjansowy, a jednak wolę mieć chociaż jedną opcję zbicia przeciwnikowi jakiejś jednostki. Także wodę Brokilonu można grać, też tutaj zrezygnowałem z Percivala, przez co nie mamy gnoma w talii, przez co scenariusz jest o jeden punkt słabszy na prologu. No ale trzeba było jakoś się z prowizją zmieścić, także taką wersję tutaj dla was przygotowałem. Mamy to też ze lasu, który też myślę jest istotny, bo pozwala nam to na przykład zagrać właśnie Saskę na Redcoinie, jak nie mamy przeklętego zwoju i jej nie dobraliśmy, albo też truciznę do pary dobrać, albo też po prostu przetrzymać na późniejszą rundę, tak żeby wiadomo, wyciągnąć to, co w talii zostało. Co ja mogę o tej talii powiedzieć? No, generalnie jest bardzo przyjemna, bardzo dużo punktów potrafi wykręcić, jeśli przeciwnik tego nie zastopuje. No i też tutaj w tym deku zwykle gramy dane w formie drugiej, czyli w tej formie, gdzie wzmacnia te kategorie. Bo tutaj pod handbuff widziałem, że niektórzy grają, ale chyba nie w tej wersji. Także tutaj te karty raczej trzymamy jako finisher, albo karty na rundę trzecią po prostu. Dobra, tak to wygląda, link do talii w opisie. No i lecimy! A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Raid Shadow Legends, czyli bardzo popularna, darmowa gra RPG, dostępna zarówno na PC, jak i urządzenia mobilne. Gra polega na zbieraniu bohaterów, po to by później złożyć z nich potężną drużynę i pokonywać kolejnych przeciwników. Mamy tu naprawdę wielu bossów, m.in. ogromnego smoka, ognistego rycerza, czy też czterogłową hydrę. Ponadto jest też arena, gdzie możemy mierzyć się z innymi graczami oraz niesamowicie trudna wieża zagłady. Żeby nie było, ja też gram sam już od dłuższego czasu i tak jak widzicie na swoim koncie posiadam już 72 poziom. Dodatkowo, grając całkowicie free to play, mam ponad 20 legendarnych postaci, więc jak najbardziej można bawić się za darmo. Dlatego będzie mi bardzo miło, jeśli pobierzecie grę z mojego linku, który będzie dostępny oczywiście w opisie tego filmu. Aby wasza rejestracja była zaliczona, należy wbić przynajmniej 12 poziom konta. Powinno to zająć maksymalnie 30 minut, także bardzo mało czasu. Ponadto, jeśli ktoś chce mnie wesprzeć bardziej, no bo nie ukrywam, że będzie to dla mnie duże wsparcie, można też wbić wyższy próg, czyli poziom 25. No ale to już powinno zająć przynajmniej parę dni. Z góry dziękuję każdemu, kto poświęci dla mnie swój czas. A, i ta gra potrafi sprawić naprawdę wiele radości. Zresztą, zobaczcie sami. Ostatnie trzy, proszę. Jest! Krisk! Ty, co jest? Pierwszy pojedynek na niedźwiedzi rytuał. To wszystko, co nam pozostało. No, w poprzednim sezonie powiedziałbym, że to będzie deck pod Zigwalda i Meluzynę. No, ale w tym sezonie prawdopodobnie tutaj będzie jakoś sfalblodował oponent, także zobaczymy, jak mu to pójdzie. Ręka startowa. Okej, okay. Trochę dużo brązików. No jakby nie patrzeć. Więc tak, wymienimy sobie powróconą dziewczynkę. Wymienimy sobie
obrońcę Dolblatana jednego. I wymienimy sobie młodą driadę. Dobry. To jest z racji, że no, przeklętego zwoju nie możemy użyć na starcie. No to będziemy musieli z Saskiem jedną turę poczekać. A skoro tak, no to po prostu rozstawimy sobie Anteriona na spokojnie. I w następnej zagramy. Czy następnej prawdopodobnie odrzucimy Straceńca. Dobierzemy Saskie, zagramy Saskie, nie? I tutaj pamiętajcie, żeby Saskie grać do tyłu. Ponieważ, no, jak wyskoczyłby obrońca Dolblatana, to chcemy, żeby on stał z tyłu. Przeciwnik grał pancerzony Drakar. Okej. Okay. Dobieramy Saskie. I dajemy Straceńca do talii. Też powiem, że mogłem dobrać sobie Zewlasu, żeby dodatkowo kartę skrócić, ale ja po prostu wolę te goldziki w talii zostawić, bo to zwiększa prawdopodobieństwo, że wszystko podobieramy. Także Saskę na stół. Dobraliśmy ładnie driadę. Mogłem nasycić. Ale w sumie to chyba nie ma znaczenia w tym momencie. Nasycę w następnej turze. Okej. Przyjmij nasze ofiary. Przeciwnik zagrywa sobie w ten sposób. No to my możemy tutaj nasycić i polecieć kameleonem, myślę. Czy już będziemy punkciki generować? No przeciwnik rozstawił silniki, no liczę na to, że po prostu nasze silniki będą lepsze. No i też kameleon, im więcej razy go kliknę, tym lepiej. Przeciwnik Zygwalda wer 1. No to nas nie cieszy zasadniczo. Zaraz może jakiś knut polecieć i nas... I nam poczyści nasze kameleony, no ale... No chyba nic na to nie poradzimy. Ale ja po prostu kameleony sobie zagrałem. Kameleon to generalnie mega mocna karta. Zobaczcie, że wyskoczył obrońca. No właśnie, leci knucik. Nie zbił kameleona, to dosyć dziwne. Nie do końca rozumiem, dlaczego tak. No i teraz właśnie pytanie, czy my chcemy wykorzystać wielki dąb, żeby przeciwnika ukarać za to zagranie. No, zobaczcie, że jak odpuszczę, znaczy w sensie nie zbiję knuta, no to niby mogę punkty sobie kręcić. Tylko w pewnym momencie rundę oddamy. Jak usunę knuta teraz, to... Nie, no ja chyba usunę, tylko pytanie, czy to jest drzewiec? Nie ma. 3, 4, 5. To jest niby duże poświęcenie, ale... Przeciwko takiemu deckowi wydaje mi się, że jestem w stanie poświęcić. No i zobaczcie też, ile tej harmonii sobie odpalam. Też jest niesamowite. On w ogóle z Falbloda gra w tej rundzie. Okej. Okay. Nie do końca rozumiem, dlaczego w ten sposób przeciwnik zagrał. Zagrajmy sobie tego obrońcę. Po prostu. Zobaczcie, że tu już mam 23 punkty na driadzie. To potężna sprawa. Nie wiem, jaki tutaj przeciwnik ma plan. Myślałem, że spasuje w poprzedniej turze, ale tego nie zrobił. What? Próba traf... Bardzo dziwny. Ale okej. Okay. Nie wnikam. To co, dogramy sobie jeszcze Wiedźmina, tylko lepiej do przodu czy do tyłu? Ja to nie wiem.
Bo tu uderzy w tego, się zrobiła przerówka. Zagrajmy do przodu. Ludzie to szumowi. Kameleona kliknijmy, także pełne value z obu kameleonów. No to jest naprawdę masakra. Okej. Przerówka poleciała. Nie, no totem nie wydaje się być zbyt efektywny w tym momencie. Czemu on uderzył z... nie kliknął. Okej. No dobra, no to w sumie nas przebił, ale zużył całego dowódcę. Dobra, no to trochę go wyśmiałem, ale ładnie przebił. Także wydaje się, że w tej sytuacji no chyba musimy odpuścić na równych, no ale... Poświęcenie od oponenta było spore. Też chwila, bo ja zyskuję 3. Potencjalnie on zyskuje 2. Chwila, bo jak trafię w kapłana albo w niedźwiedzia, to będzie remis przecież. Mam 50-50. No muszę zaryzykować, no bo nie ma sensu grać dalej. Niestety. Niestety nie trafiłem 50-50 i przegrana na równych wygląda źle, ale mam przewagę dowódcy. Więc tak de facto miałem straty karty. Ja w takiej długiej rundzie ze scenariuszem, w sensie, wydaje mi się, że już przeciwnik swoje kombo zużył. I teraz tak, jeśli on zdrajpasuje, to ja sobie zagram powrócą dziewczynkę. Jak nie zdrajpasuje, to prawdopodobnie zagram sobie scenariusz i będę się bronił tutaj truciznami. Także idealny dobór z mojej strony. Na taką sytuację, no i zobaczymy, jaki odba plan. Czy weźmie kartę przewagi? Nie, gra po prostu. No ale okej, no to mi pasuje. Ja jestem przygotowany, zagram scenariusz. To jedność. Co do ciebie? I teraz jak on chce grać dalej, to ja sobie zagram trutka. A na kolejną rundę będę miał Quarixisa z dowódcą i z Daną, nie? Także trujemy. Oj, nie przebiłem. Oj, chyba nie było zbyt mądry. Dobra, ale przeciwnik nie myśli. Przeciwnik nie myśli, no, powinien był spasować. Ale w sumie drzewiec też by nie przebił. A no to w sumie chyba nieważne. Okej. Okay. Teraz zatruwamy, teraz już będzie przebicie. Oj, Havekar się trafił, no tak miło. Też fajnie, bo z tego... Właśnie z tego Lokfeinu zrównania często bardzo fajne jednostki lecą. Także można naprawdę fajne punkciki porobić. Ale przeciwnik nas puszuje, tak wygląda, że będziemy musieli Quarixisa oddać. No ale... Zobaczymy, no zagramy oczywiście najpierw porzuconą dziewczynkę. No ale nawet jak wybliduje Quarixisa, to zostaniemy ze strażniczką. Ewentualnie możemy oddać strażniczkę jeziora i Quarixisa zostawić. Chyba to zrobię, bo mam wrażenie, że jak zagram Quarixisa, to on po prostu mnie przebije i tak będę musiał strażniczkę oddać. Czy ja oddam ptaka? Bo teraz on mnie nie przebije, a ja zostaję z dowódcą i zostaję z Quarixisa. Prolader widzowie, prolader. Przeciwnik stwierdził, że woli mieć karty mniej. Nie rozumiem dlaczego. My dobieramy ze wlasu i zobaczcie, także mamy pełen komplet tego, co chcieliśmy. Zaczniemy sobie od Anteriona.
A tu wymienimy tam driadę. Okej, okay, czyli... Czyli na spokojnie, patrzcie. Pyk, Anterion. No tutaj nie możemy tego przegrać. Anterion, potem Quarixis, dowódca. Albo w sumie możemy... Zagrać najpierw Wiedźmina. Ale nie, no Quarixis będzie... Lepszy. Odpali nam harmonię. Okej, okay, on wskrzesza Meluzynę. Ale totalnie nie rozumiem, dlaczego on tą ostatnią kartę zagrał. To było bardzo dziwne. Dobra, także lecimy. Quarixis. Nasycamy go. Dowódca. No i patrzcie, co się dzieje teraz. Pyk. Tworzymy Lokfein. Oj, no to akurat chyba najgorszy wybór, jaki widziałem. Znaczy, jak krasnoluda najemnika, bo on robi 5. No nie jest to jakiś szał, ale ujdzie. Potem Wiedźmin i na końcu Dana. Wstawaj, nie pierdol! Tak, pracuje dla długołówek. Dana jeszcze wszystko powzmacnia, aktywuje Quarixisa. No i tutaj widzicie, punktowo to się wszystko bardzo ładnie zgadza. Ale to przeciwnik mi się wydaje, że mocno pomisplayował. No ale właśnie w ten sposób chcemy, żeby to wyglądało. Oj, dobra, weźmy obrońcę. Pyk, 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 pyk. No i widzicie, 30 punktów ponad zapasu. No i Skellige pokonane. A nasz drugi przeciwnik będzie grał rycerzami. Powiedziałbym, że rycerze to jest... kontra chyba na harmonię. No bo nie mam trucizny, ale tylko jakby jedną parę. Plus ono na pewno ma oczyszczenie. A punktowo no wydaje się, że przeciwnik lepiej wychodzi, zwłaszcza na monecie niebieskiej. Ja tutaj w ogóle nawet nie dobrałem niczego sensownego. To jest problem. No, jest totalna tragedia, ale spróbujemy powalczyć. A, to w ogóle nie rycerze? Czy po prostu tworzy sobie legendarki? Kurde, ta ręka jest giga tragiczna. Jak się zastanawiam, w jaki sposób ja tutaj powalczę. No, mogę zagrać Anteriona, potem Straceńca i potem Kameleona. Chyba tak zrobimy, no jest to mega słabe. W ogóle trochę mnie zdziwił tą świątynią Melitele, no bo to jest królewska inspiracja. Przyznaję, że jeszcze tej świątyni Melitele nie ogrywałem. Więc... nie do końca wiem. Okej, on dobrał jakiegoś golda. Czas przechylić szale zwycięstwa. Po prostu sobie legendarki potworzył? No dobra, no w takiej sytuacji no spróbujemy zatruć tych nieśmiertelnych. Zobaczymy. Krok będzie ostatnim. Zobaczymy, co przeciwnik na to. Okej, no na razie nie muszę nasycać. Okej, no gra Wolfa. No ale dobra, no z racji, że dobraliśmy wszystkie trzy trucizny, to możemy spróbować zatruć po raz drugi. No wiecie, no bo coś z tego wyjdzie. Tak, w czym rzecz? Dobra, teraz oczywiście tutaj musimy nasycić, musimy zatruć. I sobie dogram Kameleona i może tymi brązikami jakoś pocisnę. I wygramy na równych. No wiecie, no on tutaj bardzo powoli zagrał. Okej, on będzie grał wiadomo co. No dobra, no ale to ja wykorzystam Kameleona. Będę w stanie go raz podnieść. Vandergrifcik zagrany. I przeciwnik w następnej turze spasuje, no ale...
jest to okej. Okay. Możemy spróbować mu tarczę zbić. Chwila, to nie jest krasnolud? To jest krasnolud. Czyli najpierw podnosimy. Teraz jest elf, więc możemy krasnoluda dograć. No i mamy dwie szanse, że spinguje tarczę. On gra dalej? O, to akurat dziwne. O kurde! No dalej! Ej, nie ma to sens. Dobra, no ja sobie zagram wrzuconą dziewczynkę w takim razie. No Kameleon znowu, kolejna gra, w której Kameleon robi wali. To jest naprawdę niesamowita karta. Za 4 prowizji tyle robi, że masakra. Uwielbiam Kameleona w harmonii. No ale no, dlatego ta karta została zaprojektowana. I zobaczcie, że ta łaska mu się straci. Dobra, no to zagrajmy elfa. Kliknijmy sobie dziewczynkę. Kliknijmy kamerę na znowu pełne walio. Tutaj 20-punktowa dryada. No piękna sprawa. Piękna sprawa, naprawdę. Gdzie jest Sabrina? Okej, kolejne widmo. Chwila, on zyskuje 2, 4. Teraz mógłbym spasować. Musi zrzucić wtedy ostatnią kartę. Wiecie, jak zagram obrońcę, to on jest w stanie mnie przebić. Wtedy będę musiał rzucić ptaka. Ale z drugiej strony... I teraz spasuje, on to rzuci, potem z trzech kart może mieć scenariusz dwóch rycerzy i wygrać na 2-0. Ale no jak zagram jedno, drugie... Chyba wolę zagrać. Wygrać na równych. A on w ogóle nie zagrał ostatniej karty. No to okej, no to była dobra decyzja w takim razie. Bo teraz możemy wyblidować od niego scenariusz. I on już Vandergrifta na R3 mieć nie będzie, no bo stracił tą łaskę. Także tutaj nie przemyślał tego najlepiej przeciwnik. Trzeba jasno powiedzieć. Mamy Saskię. W ogóle wydaje mi się, że Quarixisa wymienię. Po to, żeby mieć kartę, którą mogę w tej rundzie zagrać. Jest to takie dziwne, że wymieniam Golda na Bronza, ale zobaczcie, że teraz... Saskia skróci mi dwie karty, a ja mogę wszystko zagrać praktycznie. Także to jest, wydaje mi się, bardzo dobra decyzja z mojej strony. Spieszmy się. Przepraszam, będę już grzeczny. Bo skrócę dwie karty. A i potem goldy powinienem i tak dobrać. Kompania, naprzód, marsz! Okej, to jest ten losowy gold. Dobra, trochę przez moment tak się zastanawiałem, czemu on ma w talii Reinharda, ale to jest ze świątyni. Dobra, gramy dryadę oczywiście. Kliknijmy. Znajdź sobie własne jabłko. Okej, mewę. Za północ! I druga dryada. Widzisz, trzeba złapać w rzębę i... Wiemy, że on ma descent na pewno na ręku. Przeciwnik musi być czujny. Dobra, ale to jest 14 różnicy, to głupio się w to pchać, tak mi się wydaje. Czyli kurde, dalej może być scenariusz dwóch rycerzy. No ale ja wierzę, że mój scenariusz zrobi więcej niż jego, kurczę. Też niekoniecznie musi dobrać. Jak zagram strażniczkę 13 plus 8, 21, 22, 23. Nie no, desantem na spokojnie przebiję. No nie, no nie mogę.
Nie wygłupiajmy się. Też muszę mieć aktywator do mojego scenariusza. Tu no właśnie, jeszcze te buffy z mewy. No także okej, no. Niby przeciwnik tak głupio R1 pograł, ale i tak, no, widać moc rycerzy, bo przeciwnik ciągle w grze. No musimy dobrać scenariusz. No albo chociaż Quarixis jest, także... No niestety. No ale zobaczcie, że Quarixis może i tak nam wystarczy. No w ogóle nie dobrał chyba. To znaczy na pewno nie dobrał scenariusza, skoro zaczął od Giermka. Jak wy zobaczcie, że Quarixis to jest taki trochę pseudo scenariusz. Bo możemy go aktywować w sumie dwa razy, także... Quarixis... No, z dowódcą oczywiście w jednej turze będzie zagrywany. Potrafi fajne punkty zrobić. Tworzymy... Kurde, znowu jakoś tak trochę lipnie. Specjalnie nie mamy, no to agitator jest najlepszy. Agitator... W sumie może powinienem wziąć elfa, bo... Mam jeszcze krasnoluda, który aktywuje harmonię, no więc chyba lepiej wziąć elfa, mimo że robi jeden punkt mniej. To po prostu nie będzie nam blokował muszę ponownie przez harmonii, co nie? W takim układzie. Jak to przeładować? Okej. Przegramy krasnoluda. Może ja w sumie powinienem, że powinienem był zagrać dane najpierw, bo on teraz może Quarixisa usunąć. Jeśli... chociaż... może... Erondaitem jakimś... kurde, Filipa? Okej. No i w sumie zobaczymy, czy tych punktów nam wystarczy. No gramy danę. Aktywujemy... ojeju. Powinienem był stakować. No ale no trudno. Musimy wziąć traperkę. Okej, nie poleciało po tarczy. No i chyba ptak wystarczy. Ale widzicie. Na rycerzy giga ciężko. Tak czy siak. Nawet jak przeciwnik trochę misplayuje i nie dobiera scenariusza, no to wygrywamy tak ledwo, ledwo. No ale jak widać się da. Tak naprawdę duży wchodzi, bez dobrania scenariusza. Daliśmy radę, także ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i na dzisiaj to tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym.